Tu mam takie miejsce, że świeci pięknie słońce i unosi się para nad wodą. Mam nadzieję, że tutaj nie wpadnę do wody, bo bym miał chłodnawo. Tu jest ta miejscówka, podejdę jak najbliżej i chyba tu będzie już na granicy wody. Tak jak teraz, nie? Słuchajcie, dzisiaj wstałem o 6 i przyjechałem nad wodę zrobić ujęcie i co ciekawe, udało mi się zrobić to ujęcie. Miałem jeszcze wziąć miniacza i wziąłem, oczywiście nie tego, bo miniacz trójka nie paruje się z nowym radiem, a to było wcześniej i pomyłka nastała, ale nie szkodzi, bo przynajmniej zrobiłem dobre ujęcie. Jest minus 20 stopni i czekałem na pendolino. Przyjechałem specjalnie na czas, kiedy powinno przyjeżdżać pendolino. To nie było dzisiaj pendolino, był Express Intercity, ale nie szkodzi. I tak jestem mega zadowolony. Fajnie mi wyszło to ujęcie, aczkolwiek było trudne, dlatego że czas pracy akumulatora przy minus 20 jest bardzo wolny, jest bardzo krótki. I ja sobie tutaj zrobiłem pakiet według wskazań mojego kumpla Konrada, mianowicie kazało mi taką koszulkę zrobić. I tą koszulkę zrobiłem. Jest to w tym momencie dużo lepiej, ale nie latałem zbyt długo, może 3 minuty i udało mi się chwycić fajne ujęcie. Teraz jedzie drugi pociąg. Przyjechałem do miejscówki, skąd mogę polatać dość daleko, a jednocześnie fajnie widać też na wschód. Tak się ułożyłem, że w końcowej fazie to ujęcie było super. Jak byłem w powietrzu, to już powoli traciłem nadzieję, bo wystartowałem, było 14,5, 14,6. Mówię, dobra, to robię spokojny cruising, żeby tracić jak najmniej energii. I w pewnym momencie usłyszałem pociąg. Mówię, kurde, jak go usłyszałem, to super. I pakiet już był na wyczerpaniu, może 14,2, ale zdołałem się obrócić, poleciałem wzdłuż linii. Pociąg mnie wyprzedził z prawej strony, kapitalnie śnieg za nim. Widziałem to w goglach, jak ten śnieg się unosił za nim. I na koniec podniosłem się i akurat miałem wschód słońca i fantastycznie przy tym ujęciu słońce zaświeciło. Nie tak łatwo chwycić to ujęcie, poświęciłem cały ranek, ale jest naprawdę petarda. Spróbujemy jeszcze, zobaczę jak wygląda drugi pakiet. Jeżeli się uda, to jeszcze polatamy chwilę, ale ogólnie jest chłodno. Minus 20 to nie jest dobra temperatura do latania. Ja na szczęście stwierdziłem, że wezmę sobie dzisiaj auto tutaj bliżej, bo gdybym nie miał auta, to palce, ręce zamarzłyby mi momentalnie. Nie było źle, podobało mi się. Zobaczymy, czy dam radę polecieć dalej. Słuchajcie, zrobiłem drugi lot, teraz już wyszło słońce i było naprawdę super. Oprócz tego, że GoPro mi się wyłączyło, ale mam wrażenie, że nagrałem. Też sformatowałem sobie kartę, sformatowałem sobie też pamięć w Air Unicie, więc jest ok. Dużo tutaj jest takich sytuacji trudnych, na przykład próbowałem przejechać do przodu, ale jest takie zalewisko zamarznięte i nie jestem w stanie, więc muszę cofnąć za 200 metrów. Ale to jest chyba najniższa temperatura, w jakiej latałem, to sobie uświadomiłem dzisiaj. Minus 20 stopni. Bardzo fajna sesja, aczkolwiek akumulatory cierpią najbardziej. GoPro, które tak naprawdę akumulator jest na 63%, podczas tego lotu pokazał mi, że jest low battery. Naładowałem na maksa i słabiutko to wygląda. Dzisiaj przyjdzie Osmo Action 4 i mam nadzieję, że ta kamera lepiej się sprawuje pod kątem akumulatora. Ja tymczasem muszę wycofać parę metrów, jakieś 200, może 250 metrów, więc sobie to na parę etapów rozłożę, żeby się, kurczę, tutaj przy tym cofaniu nie namęczyć, nie?
No dobra, wygląda na to, że udało mi się zawrócić. To jest pierwsza taka poprzeczka. Jedziemy do przodu. No warunki są, kurde, powiem wam, że mega. Ale przez to, że jest tak zimno, to ten śnieg nie jest śliski i nie można się tak... Nie ma go tak dużo też, tego śniegu. Tu jest może z 5-10 cm to wszystko. Nie zakopałem się nawet przez chwilę. Tylko było zmrożone i bardzo nierówny teren. Nie mogłem tam po prostu przejechać. Na wprost trzeba było zawrócić tutaj. Jesteśmy niedaleko źródeł, ale powiem wam, że o tej porze, pomimo tak dużego mrozu, źródła są niezwykle bogate. Bardzo dużo wody wypływa. No jesteśmy może 100 metrów od źródeł. Ta para jest niesamowita tutaj też. I na tą stronę unosi się para pod słońce. Nie za bardzo mam tam jak przejść, ale jest w pewnym momencie naprawdę petarda, jeżeli chodzi o światło i o tą parę nad wodą. Tu mam takie miejsce, że świeci pięknie słońce i unosi się para nad wodą. Mam nadzieję, że tutaj nie wpadnę do wody. Ale przygoda niesamowita i kto by pomyślał, że kurczę, o 6 rano jak wstałem, że przeżyję takie fajne chwile i takie piękne światło będę miał. Mega. Minus 20 to zdecydowanie najniższa temperatura, przy jakiej latałem, ale na szczęście jest sucho, na tyle, że mogę być bez rękawiczek. Gdyby wilgotność była większa, to by ten mróz bardzo mocno dokuczał. Ale w tej chwili jest w miarę dobrze. Dzisiaj testuję Pocketa bez mikrofonu zewnętrznego. Mam nadzieję, że dźwięk jest lepszy niż ostatnio, bo to była tragedia. Cały czas, nie dość, że miałem słaby dźwięk, to jeszcze mono. Muszę sobie ten mikrofon troszeczkę lepiej poustawiać, ale dzisiaj z rozpędu stwierdziłem, że po prostu w ogóle nie będę nagrywał. I że takie rozwiązanie będzie i tak najlepsze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Super sesja, wszystkiego dobrego i widzimy się na bieżąco w kolejnych epizodach wkrótce.